na pewno gratuluję Miedzi za dobrą grę, za zwycięstwo gratuluję. Na pewno gratuluję dobrego zespołu. No co do meczu, ja myślę, że no na pewno pierwsze 20 minut zaczęliśmy bardzo dobrze, zdobyliśmy bramkę. Strata bramki, bodajże 21 minuta, no gdzieś tam żelazo działało nas, zaczęliśmy grać bardzo nerwowo, dużo strat w środku mieliśmy. Mieć czasami prowadziło atak pozycyjny, ale myślę, że wyprowadzaliśmy no, dosyć groźne, szybkie ataki, także tutaj w drugiej połowie gra już na pewno z jednej, z drugiej strony się złamała, ale na pewno kontra Miedzi była w 70 minucie zabójcza, także tutaj na pewno ten nasz minus, że nie potrafimy utrzymać nawet remisu, to gdzieś tam na pewno wpływa na nastroje zawodników. Uważam, że dzisiaj wygraliśmy w przekroju całego spotkania, byliśmy zupełnie lepszymi. Oczywiście wygraliśmy w pełni zasłużenie. Mieliśmy więcej takich klarownych, stuprocentowych sytuacji. Natomiast trzeba podkreślić, że rywal, mówię o zespole GKS-u Tychy, postawił dzisiaj bardzo wysoko poprzeczkę i moim zdaniem z tych wszystkich zespołów, które tutaj gościliśmy, to był najlepszy zespół. Miał swój wyrazisty styl, miał swoje założenia też taktyczne. Także mecz ogólnie stał na bardzo, moim zdaniem, wysokim poziomie. Ja oczywiście podkreślałem to po tych jeszcze poprzednich trzech porażkach, że na pewno my się nie podłamiemy i zespół się nie poddaje i ja się nigdy nie poddaję. Widać to było i uspokajałem wszystkich na treningach i też w rozmowach z moimi zawodnikami, także ja dzisiaj się cieszę, piłkarze wygrali spotkanie, ważne spotkanie dla nas, bo tak jak mówię, cierpieliśmy w tych poprzednich spotkaniach, bo byliśmy nieskuteczni, dzisiaj strzeliliśmy dwie bramki, natomiast też i twardo stąpamy po ziemi, wiemy ile jeszcze nam brakuje, ile trzeba w to wkładać pracy, ale świadomi są wszyscy moi zawodnicy, też już po meczu dzisiaj się oczywiście cieszymy, wielka radość w szatni, natomiast tak naprawdę od jutra już jest następna operacja Olimpia Grudziądz i tak jak mówię, nie możemy poprzestać, musimy dalej to jaką drogą chcemy kroczyć, myślę tutaj o styl zespołu, to dalej chcemy podążać. Także dzisiaj wielkie, jeszcze raz powiedziałem, ukłony i gratulacje dla moich zawodników za to spotkanie, gdzie z 0-1 z trudnej sytuacji wychodzimy na 2-1. Wielka sprawa, bo tak się rodzi moim zdaniem zespół. Dziękuję.